Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 19 kwietnia, także zaczynamy od kart Tarota. 19 kwietnia, zobaczymy jakie energie tutaj będą nam towarzyszyły. A mianowicie As Mieczy. Możemy mieć tego dnia ważną rozmowę. To może być rozmowa kwalifikacyjna, bądź też ważna rozmowa, która wiele wnosi do naszego życia. Oczywiście niektórzy z Was będą podpisywać jakieś umowy, dokumenty. Tutaj jest bardzo wzmożona komunikacja międzyludzka w każdej formie, tak? Czy to rozmowy, czy to pisemnej, czy to ustnej. Dużo pracy tego dnia, ale Wasz wspaniały umysł będzie to oczywiście wszystko ogarniał, moi drodzy. Jest nowy projekt, jest nowy jakiś zamysł, plan i będziecie działać. Oczywiście tutaj As Mieczy wyznacza nowy porządek, odcina niepotrzebne rzeczy, być może jakieś sprawy, osoby z naszego życia, a wnosi nowy plan działania. Też oczywiście tej karcie przypisane jest oczyszczenie. Czas oczyścić umysł, czas oczyścić swoje wnętrze i też swój zewnętrzny, moi drodzy, świat. Także tutaj, aby się oczyścić, można wykonywać wiele różnych rzeczy, zawsze powtarzam, ale przede wszystkim można oczyścić swoje myśli poprzez spacer, bo spacery tutaj są bardzo prawdopodobne przy Asi Mieczy. Oczywiście, kochani, tutaj nauka, też możemy czegoś się douczać tego dnia. Cóż można powiedzieć jeszcze? Też dużo osób właśnie będzie załatwiało sprawy urzędowe, tak? Także taki to dzień na pewno, który przynosi jakieś rozwiązanie. W końcu coś się klaruje, wyjaśnia w naszym życiu. As Mieczy tworzy nowy początek, tak jak każdy as w tarocie. No dobrze, moi drodzy, i teraz tak, aspekty zdrowotne tutaj są takie, aby uważać na układ oddechowy przede wszystkim, bo może dokuczać układ nerwowy. No i oczywiście As Mieczy mówi o początku i końcu leczenia. Możemy zaczynać leczenie, możemy kończyć leczenie. Tutaj drobne zabiegi też, takie jak pobranie krwi, drobne jakieś związane z igłą. No dobrze, moi drodzy, to oczywiście ktoś może tutaj do Was również napisać list i otrzymać możecie jakąś ważną dla Was, kochani, wiadomość. Także As Mieczy wiele wnosi w nasze życie i zobaczymy jeszcze Lenormand, co wyjaśni. Co wyjaśni, co dopowie. O, księżyc, proszę bardzo. Tutaj są duże zaszczyty przy księżycu, ale też są powroty. Powroty do spraw, do rozmów, powroty do tego, co było. Zaszczyty związane z wykonywaną pracą, nagroda, premia, albo też, moi drodzy, jakaś pisemna pochwała może na Was czekać. Powroty do tego, co było, co już wcześniej robiliśmy, podpisywaliśmy, rozmawialiśmy. No i tutaj możliwe właśnie przy księżycu, że w końcu coś się wyjaśni, co było ukryte, co było przed Wami schowane. Także możecie nawet odnaleźć jakąś rzecz, bądź też będzie to jakieś wyjaśnienie w tym dniu. No dobrze, bardzo tajemniczy, obok księżyc jest tajemniczy, czasem rozwiązuje tajemnice, czasem nie, bo to nie słońce, nie jest tutaj wszystko takie dokładnie jasne. Możemy czuć czasem właśnie
Zmienne również emocje chwilowo, ponieważ księżyc przynosi te emocje różne, od pozytywnych do negatywnych. No ale dobrze, moi drodzy, ogólnie jest tutaj pozytywnie i tego się trzymajmy. Ja bardzo gorąco pozdrawiam. No tutaj jak zawsze pokaże się as, pojawia się as, możemy dużo, bardzo dużo mówić. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.